Marek Mróz wraz ze mną. Marku, takiego zwycięstwa tutaj na pewno nikt się nie spodziewał, tak okazałego. 5-0 pokonana Skra Częstochowa i ten odwet za Rzeszów wzięty z nawiązką. Tak, zgodzę się z tymi słowami, które powiedziałeś. Na pewno cieszy, że te bramki w końcu padły, bo myślę, że w wielu meczach stwarzaliśmy sobie tę sytuację, a brakowało tej finalizacji. Myślę, że dzisiaj pokazaliśmy to, co potrafimy po prostu w ofensywie i wygrywamy 5-0. Jesteś autorem dwóch trafień, ale przyznasz, że w pierwszej połowie tych bramek mogło być znacznie więcej. Również się z tym zgodzę. Myślę, że w pierwszej połowie już ten mecz mogliśmy zamknąć. Przerwę, jak zeszliśmy do szatni, to też sobie powiedzieliśmy, że 2-0 to jest niebezpieczny wynik. My musimy być ciągle skoncentrowani. Cieszę się również, że wszystkie założenia, które sobie założyliśmy przed meczem, zrealizowaliśmy to w 100%, myślę, i to też właśnie było konsekwencją tego dzisiejszego zwycięstwa. Powiedz, co zmieniliście w grze zespołu, że nagle to wszystko zaczęło tak fantastycznie tutaj się zazębiać i ten efekt bramkowy, na który zwykle kibice mieli powody do narzekania, absolutnie został wytrącony z ręki. Myślę, że ta zmiana w naszym pressingu też dużo przyniosła efektów, bo dużo mieliśmy sytuacji tak naprawdę w fazach przejściowych, gdzie odbieraliśmy tę piłkę i szliśmy do kontrataku, z tego było wiele sytuacji. Także myślę, że to miało jakieś znaczenie, ale także po prostu ten czas w końcu musiał przyjść, gdzie też otworzyliśmy się po prostu ofensywnie i te bramki zaczęły wpadać. Niektórzy mówią o tym, że zdjęliśmy jakieś fatum tutaj z ziemi bełchatowskiej, bo tutaj zwykle grało się bardzo ciężko. Te mecze, czy to z Skrą Częstochowa, czy też jeszcze z GKS-em Bełchatów, zwykle należały do bardzo zaciętych, niekiedy dramatycznych i niekiedy również smutnych dla nas. Przed tym spotkaniem wiedzieliśmy, jakim Skra jest rywalem i podeszliśmy na 200% skoncentrowani, także oby tak dalej. Teraz święta, króliczek, myślę, że radosny, taki na 5. Będziemy z radością na pewno świętowali te święta wielkanocne i w piątek kolejny mecz, także wiadomo, jeden dzień jakiegoś odpoczynku i poświętowania z rodzinami, ale później wiadomo, praca i wracanie do obowiązków. Marek Mróz, dziękuję bardzo. Ja również dziękuję. A tutaj w Bełchatowie wygrywamy bardzo okazale 5-0, chociaż pierwsza połowa dała nam wiele szans na to, ażeby ten wynik był jeszcze bardziej okazały. Tak, dzień dobry, witam. Od samego początku wiedzieliśmy, że jest to bardzo ciężki mecz będzie. Wiedzieliśmy, że wygrana ze Skrą pozwoli nam w tabeli dać troszeczkę oddechu. Cieszymy się z 3 punktów. Pierwsza połowa, uważam, jak i cały mecz, był pod dyktando nasze. Strzeliliśmy bardzo szybko pierwszą bramkę, poszliśmy za ciosem i tych bramek mogło być dużo, dużo więcej. Ale nieważne, czy to było jest 1-0, czy 5, czy 7, cieszymy się z 3 punktów. Ta dominacja praktycznie ani przez moment nie podlegała dyskusji. Wy narzuciliście własny styl gry i rywal dzisiaj był absolutnie bezradny. Tak, ja powiem tak. Tak, zmieniliśmy troszeczkę w tygodniu. Trenerzy nakreślili nam system presowania, podchodzenia do przeciwników i to się udało. I tak jak powiedziałem, kontrolowaliśmy mecz, nie pozwoliliśmy zbytnio Skrze na coś więcej i 3 punkty zasłużone. Bartek Wasiluk, dziękuję bardzo. Dziękuję.